Cześć wszystkim, dzięki za oglądanie i witam was ponownie. Dzisiaj jest dzień świętego Patryka, Patrick's Day w tym stylu. Irlandzkie święto i na Sparku Yoyogi jest event. Nie wiem jak to będzie wyglądało, idę zobaczyć, jest to mój pierwszy raz. A przed tym, bo chciałabym zadać wam pytanie na sam koniec, ale oczywiście zapomnę o tym, więc zadam wam pytanie teraz. Co byście chcieli zobaczyć w Tokio? Bo ja tu mieszkam już ponad 2 lata i mnie tak nie ekscytują takie turystyczne sprawy, które mnie ekscytowały jak tutaj byłam za pierwszym razem, albo za drugim, albo nawet i za trzecim. Po co chciałam, już zwiedziłam w Tokio. A jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście zobaczyć coś w Tokio, z mojego punktu widzenia, to piszcie. Przypomina tutaj nic z Irlandii. Są te same rzeczy, co zawsze. To co na wszystkich świętach, jak są jakieś imprezy na jojogach. Mamy piłkę nożną. I ty jesteś bardziej świętego Patryka. Na zielono. Uczę się też tańczyć, tego typowego irlandzkiego tańca. Właśnie nagrywałam bez włączenia kamery. Za mną jest stage. I tam była jakaś, ktoś śpiewał, był jakiś koncert. Niestety przyszłam za późno i się skończyło. Zobaczymy, może poczekamy, to wyjdzie coś innego, bo teraz się gdzieś wbijają. Pana z żółwiem, z dwoma jaszczurami. Jedna jest zielona, siedzi na drzewie, a druga siedzi u pana na głowie. Jak teraz zobaczycie, jak ją pokażę. Niesamowite. Pierwszy raz to widzę, jestem w szoku. Znaleźliśmy jakiś inny koncert. Nie, w sumie to nie koncert. Oni chyba tańczą. Zaraz zobaczymy, co to jest. No, tańczą, rock'n'rolla. Chyba Japończycy, ale słowo. Idziemy patrzeć. Tego, że zaraz przy Yogi Parku jest też świątynia, chyba Jinja, z tego co pamiętam. Jedno się różni tym, że w jednym się idzie po śmierci, a do drugiego się idzie jak się żyje. Czyli śluby i pogrzeby, dwie różne miejsca. Dobra, mniejsza z tym. Nie przepadam za tym, bardzo za tym przepadam, nie lubię tego miejsca, ale park w drodze do świątyni jest naprawdę fajny. Czujesz się jak w lesie, dosłownie jakimś wielkim. Do tego jest też fajnie wygląda Jinja z zewnątrz. I po drodze są jeszcze, zaraz wam pokażę, te takie
butelki z tym sake, znaczy tam już nie ma na pewno sake, ale kiedyś tak się było, że wszyscy tam przynosili swoje butle. Nie wiem dlaczego, muszę to wygooglować. A to było mochi, z tego co mi się wydaje. Czyli taki ubity, ugotowany, a potem ubity, taką klejącą papkę, a potem tak glowany ryż. A za mną są właśnie te butle z tym sake. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć i jestem dupi tu w tłumaczeniu, więc napawajcie się widokami. Tu jest nowoczesna wersja, a to jest starodawna wersja. My weźliśmy tym. Jesteśmy teraz tu. A musimy dojść tu. A tam chyba jeszcze nigdy nie była. I dotarliśmy do świątyni. Tutaj się myję ręce. A tutaj się wyrzuca takie śmieci, które się wyrzuca tylko jakbyś krzyż chciał ktoś wyrzucić to tutaj. Widzicie, takie święte. Bardziej święte rzeczy. U świętych rzeczy nie można wyrzucać z normalnego świetnika, tylko muszą być, jak to się mówi? Muszą być... Muszą być wyrzucane, niszczone, jednak dobrze traktowane. Tak jak powinny być traktowane zwierzęta, a nie są. Jesteśmy, za mną jest świątynia i dookoła jest całe obudowane. I postanowiłam zjeść najpierw. Tak mnie męczyło, żeby zjeść coś na mieście. I nie wiedziałam co. Jesteśmy w taniej chińskiej restauracji. Chińska, chińskie jedzenie w Japonii jest całkiem różne od chińskiego jedzenia w Chinach. Jest mi zdecydowanie smakuje bardziej. Niektóre rzeczy wolę chińskie. Tak wygląda menu. Tutaj mamy takie małe porcje, że możecie sobie wybrać parę rzeczy w małym size, w rozmiarze, a tutaj już macie w pełnym rozmiarze. I tutaj jesteście w stanie zjeść tylko jedno. Albo całe set wybieracie. Czyli macie zupę, gyozę, ryż albo cokolwiek. A to jest to, co ja zamówiłam. Czyli gyozę, wątróbkę i ebi, czyli krewetki w sosie słodko-ostrym chili, w tym stylu chili w sosie. To są moje ulubione. Uwielbiam tutaj.